Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek z Futbolu. Tak jak obiecałem, lecimy dzisiaj z pierwszym spotkaniem od bardzo dawna. Zobaczymy, co się pozmieniało. Przy okazji logujcie się, macie o tym informacje oczywiście na naszej stronie, czyli eFootball. Wszystko o Dream Team i nie tylko, że przez ostatnie kilka dni i również dzisiaj i przez kolejne kilka dni będą bonusy, takie jak dzisiaj mamy Chance Deal z Francji, więc warto wejść i się zalogować, bo się dostaje pieniądz i my sobie otworzymy na samym początku. Przy okazji zapraszam na sesję live właśnie z eFootball, gdzie odbędzie się ona zaraz po meczu Polaków potężnych, dobra, z Meksykiem, którzy będą się bili później z Arabią Saudyjską o wyjście z grupy, prawda? Więc dobra, zobaczmy, co tu się wydarzy. Może nie żółw, bo żółwia już mam. Nie wiem, kto tam jeszcze jest. Bramkarz. Loris? A nie, Mainan. A, to spoko. Jego akurat nie miałem, a sporo osób nim gra też, więc w tej wzbustowanej wersji też będzie pewnie całkiem legitny chłop. Dobra, nie jest najgorzej. Ale my dziś gramy takim składem, jaki sobie ostatnio przyszykowałem. Dobrze wiecie, dzisiaj na sesji live sobie pogramy składem Polski. I no tak to wygląda. Jakichś zmian specjalnych tu nie przewiduję. Żółw wejdzie, żeby zobaczyć, jak tam on śmiga. I zagramy sobie. Jest jakiś event, gdzie można wygrać końsy. Ja bym sobie ten event zrobił. Tak przynajmniej coś mi się kojarzy. Ja bym sobie ten event zrobił, ponieważ... Tylko który to będzie teraz? Wchodzimy w International Cup i tutaj też są jakieś inne wymagania, prawda? Czy ja się mylę, że trzeba mieć jakiś kraj i tak dalej, to chyba jednak będę musiał pozmieniać ten swój zespół. No ale brakuje mi tych 50 końców, więc chcę to zrobić. Więc wiecie co, jak już mamy ten skład Polaków, to jednak... A jakie są tu nagrody? O nie, to ja muszę aż cały ten event przejść, żeby dostać te 100 końców. Niedobrze. No dobrze, mamy nasz składzik oczywiście. Piątka zdejmę, bo jest bez formy i damy sobie tutaj kogoś, kto jest w tej formie. Mamy Świderskiego, ale on jest na C. Może kogoś lepszego znajdziemy. Klimala też na C. Jagiełło też na C. No, innych Polaków jakoś tak nie widzę. Frankowski jest na A i Linetti, ale nie mam ich wytrenowanych. Ale Frankowskiego możemy... Tak. Możemy dać. Oczywiście Puchacz to jest niemożliwe, żeby on zszedł, więc Puchacz wraca. No i zagramy sobie takim składem i wiecie co? Po prostu chyba wam zrobię z tego skróty. Gdzie ten Puchacz mi tu zniknął? A jeszcze Buksę miałem. Gdzie mi Puchacz zniknął? No dobra, jest jakiś potężny przeciwnik. Smugla się nazywa. Więc zobaczymy, co tutaj się dzieje. Gra Anglią, więc wiecie, tutaj to już nie ma żartów. Zobaczmy sobie jego składzik. Tak, mamy Lewandowskiego bez formy, fajnie, ale my sobie wrzucimy w takim razie, ja sobie nie dałem żadnego innego napastnika, prawda? Ale jestem mądry. Ale czemu Lewandowski jest bez formy, nie wiem. Dobra, to zróbmy na przykład... No nie wiem, co mam tu zrobić. Wrzućmy sobie Szymańskiego. I Nicole tutaj i damy mu SS-a. O, i takie coś wymyśliłem. Natomiast jeszcze jedną rzecz zrobię, to znaczy zmienimy sobie na Possession Game, Team Playstyle. Jak to wygląda? Ktoś tutaj nie ma? Nie, no jest dobrze, jest 90, wszystko się zgadza. To zobaczmy tylko nasz przeciwnik, Kane, Rashford, no tu wybustowani, jeszcze Campbell. Spoko, nie obchodzi nas to. Lecimy z tym koksem. No dobrze, no to zobaczmy, co tutaj się dzieje. Milikus musi tutaj poprowadzić nasz atak. Już mi się bardzo podoba to, że jakoś dziwnie to chodzi i przed chwilą jakieś stop klatki tutaj miałem. To nie było na waszym nagraniu, tylko to tak u mnie wyglądało też na konsoli. No dobra, mój przeciwnik już tu wbija i odbija mu się piłka pod nogi. Fajnie! No,
Tak a propos, to było oczywiste, że gościu tam zagra, ale cały czas jak ja wychodzę z atakiem, jak mój przeciwnik atakuje, to jest wszystko dobrze. Jak ja wychodzę z atakiem, to się pojawiają jakieś stop klatki, jakaś, no patrzcie. Okej, okay, teraz tak dla potwierdzenia moich słów to było na odwrót, nie? No to najwyraźniej nie ma reguły, ale no, no nie kumam, co się dzieje. Jakby u mnie gwarantuję wam, że wszystko jest okej. I jak zwykle, no jak zwykle odpalam eFootball i się okazuje, że nie da się grać, bo są problemy z połączeniem. No naprawdę, jest puchacz? Puchacz? Boże. Jest Milik? Jest Milik? Dawaj, miałeś zabić bramkarza. Jest puchacz? Dawaj, Milik. No. Nie, naprawdę, powiem wam, że na razie, ja myślałem, że coś się zmieniło po tym patchu, ale ja wiem, że jestem z perspektywy osoby, które widzicie, że tam nie do końca pamięta wszystkiego, ale jak ja patrzę na te sytuacje, które się tu dzieją na boisku i naprawdę, to FIFA przy tym to jest nic. Naprawdę, gram dużo w tą FIFA ostatnio i to, jak skrajnie dziwne rzeczy się w tej grze dzieją. Ja dopiero pierwszy mecz zagrałem od 2 miesięcy, no i wrzutka i bramka. Naprawdę, na tym polega teraz granie w to, że on po prostu zbiega do rogu Beckhamem i wrzuca... Ach, dobra, nie, będę siedział cicho. Ja nie wierzę w to, co ja widzę. Próbowałem się 3 razy zmienić na obrońcę, na Bednarka u góry, bo wiedziałem, że gościu poda tam piłkę, bo to przecież jest oczywiste. I teraz też Glikiem stanąłem w miejscu, w którym ostrzeli. Glik się przewraca w drugą stronę, jak piłka leci. Ja stałem w miejscu, nie że nim biegłem do góry, tylko on stał w miejscu i się przewrócił w drugą stronę, a piłka szła w tą. Przecież to jest jakaś żenada. Ja powiedziałem na początku, że ja zrobię z tego transmisję, ale ja powiem wam, nie. Nie, stop. To ja po tym meczu kończę i nie gram przez kolejne 2 miesiące. To jest po prostu, powiem wam, niepojęte, że gościu wrzuca nawet na Fodena. Ja mam na środku Glika i Bednarka. Oni są w niczym nie są dobrzy w obronie, tylko w główkach akurat tak się składa. I te piłki za każdym razem wchodzą. No o co tu chodzi w ogóle? Dawaj, Zalewski. Dobra, wpuśćmy sobie jeszcze kogoś z ławki, nie wiem, kogokolwiek, w sumie to nie ma większego znaczenia już teraz. Gościu cały czas spamuje pułapką offside'ową i moi zawodnicy się ustawiają tak, że ja nie mogę z tym nic zrobić. No naprawdę, no ręce mi opadają, jak ja na to patrzę, bo ja, wiedząc, że jakbyśmy tak samo grali, jakby on tak samo ze mną zagrał w FIFA, to gościu dostaje na łeb, że to się w głowie nie mieści, a tutaj ja nie jestem w stanie nic zrobić po prostu. No patrzcie. No o mój Boże, no co tu się w ogóle, dzieje? Zabierzcie to ode mnie. I to granie też w obronie, klepanie z bramkarzem, gościu, który, no naprawdę, to jest, no patrzcie, on nawet nie umie, i ja wciskam strzał, a mój zawodnik nie oddaje strzału, no nie wierzę, po prostu nie wierzę w to, co ja patrzę. Gościu nawet jak chce zagrać na czas, to nie umie tego zrobić. No strzelaj! Wciskam ten strzał! O co chodzi? O co chodzi z tą grą? Zaraz będę tu rage'ował! Nie dokończam tego eventu! Wyrąbane mam wasze match passy, coinsy, możecie tam wstawić... Patrz, jeszcze to! No nie, no to jest po prostu jakaś kpina. Glik na ataku. Jazda. Tak się gra. Jest podanko do Glika, jest nasz rozgrywający. Najpierw szukałem podania tam na dole, dlatego się tak zawahałem, tu akurat był mój błąd przy tym Miliku, mogłem najpierw albo strzelać, albo się lepiej nim zastawić. Ale nie zrobiłem ani jednej z tych rzeczy. Nie, naprawdę, ja się tak powstrzymuję od przekleństw przy tym, co ja teraz widzę, ale to nie dlatego, że ja przegrywam, bo naprawdę mnie to nie obchodzi, tutaj w tym evencie trzeba strzelić jedną bramkę i ja to zrobiłem, a no patrzcie. Patrzcie, tylko to, jak słabą ja grę gram, to jest jakaś masakra.
I naprawdę, to jest dla mnie takie zaskoczenie, bo mówię, a nowy update, pamiętam, że nie grało się tak źle jeszcze, przy ostatnim może coś poprawili. Jak w dużym błędzie byłem. Jeszcze widziałem, że Filip grał ostatnio na tej sesji i tam dosyć chyba zadowolony z tego był. No nie, ja absolutnie nie jestem, to jest masakra. Chociaż jeszcze może Frankowski na sam koniec. No nie, gościu przed ślizgiem i trafił. No ale może jeszcze się uda coś z różnego. Tragedia. Nie pobierać, nie dawać im pieniędzy, nie kupować końców. Zakopać ich, po prostu ich zakopać, niech toną. Skurczysyny, naprawdę. Żeby takie coś wypuścić, przecież to jest żałosne. Patrzcie, ja klikam podanie, a Minik stoi i mu się od pleców odbija. Koniec, nie, i żeby teraz nie było, bo zaraz przyjdzie jeden z drugim i napisze, że w ogóle widzicie statystykę strzałów? Bo ja wam nie pokazywałem wszystkich akcji, bo siedziałem cicho, bo byłem zdenerwowany. Ja miałem te strzały, jeszcze połowy tych strzałów moi zawodnicy nie oddali, bo nie wiedzieli z jakiego powodu stali w miejscu i robili animację przez tydzień. Żeby nie było, ja teraz bez żadnego, wypinkalaj, nie interesuje mnie to, wyłącz to. Wyłącz, usuń to z dysku, nie będzie żadnej sesji live, pierniczyć, walić ich na łeb. Przy okazji przypominam, że NBA się pojawi w święta i fajnie, że część z was, która to śledziła, to jest. Ja wam tutaj coś pokażę, żeby nie było, bo ja wiem zaraz, kto jeden, drugi przyjdzie, ja wam coś pokażę. A propos tych ścięć, które były w spotkaniu. Bo to nie jest tak, że ja sobie światłowód zamontowałem po to, żeby mi się działo to, co zwykle. No to teraz sobie zobaczcie. A? Tak? Wszystko już jasne jest w tym temacie, więc jak ja wchodzę w grę i widzę coś takiego, nie dość, że gameplay jest tragiczny, to jeszcze mam 10 FPS-ów, bo gra się ścina. Nie, naprawdę, żałosne to jest, pokaż jeszcze to przesyłanie, żeby nie było, halo. Sprawdzaj, typie. No nie chcę robić cięcia, żeby nie było, że ja sobie coś tutaj, wiecie, wymyśliłem, ale... No 30 wysyłania, no to nie jest, wiecie, 300 wysyłania, ale tak ile gra komputerowa zużywa, jakby wiecie, no normalne statystyki połączenia, biorąc pod uwagę, że ja tu jeszcze mam kompa odpalonego i sobie robię różne rzeczy też na internetach, oglądam i tak dalej, w międzyczasie jak gram, to sobie coś mam puszczone czasami, więc nie, koniec, naprawdę, a przy okazji ta gierka całkiem fajna, Nikola ją ogrywa, więc polecam, kotem można sobie trochę pochodzić. Też ostatnio wróciłem do Assassina Brotherhooda i też mi się gra bardzo dobrze. Ja naprawdę gram ostatnio dobre gry. Jak ja zobaczyłem ten shit teraz, Jezu, zabierzcie to ode mnie i nie wracajcie. PlayStation, zróbcie tą przysługę i usuńcie tą grę z katalogu, błagam. Tyle mam do powiedzenia. Może macie inną opinię, chętnie się z waszą zapoznam. Może po prostu przestałem, nie umiem już grać więcej, nie umiem podawać, nie umiem strzelać, nie umiem bronić dośrodkowań. Może to jest kwestia tego... I dlatego tak to wygląda, ale mówię, to nie chodziło mi tutaj o wynik, bo jakby to było o wynik i bym się wkurzał, że przegrywam, to bym tutaj rage'ował zupełnie inaczej, to wam gwarantuję. Tylko to jest takie załamanie, bo myślałem, że będzie lepiej niż ostatnio, a ostatnio nie było aż tak tragicznie jak grałem. Zresztą pamiętacie, że ja często wracałem po miesiącu, dwóch niegrania i odpalałem pierwszy mecz i wygrywałem 5-0 bez żadnego problemu. I twierdzałem, że no w sumie nic się nie zmieniło, spoko, że wygrałem, ale wyłączam tą grę znowu i nie gram. Zmieniło się i to jak bardzo źle, masakra, wyłączam. Na razie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. We'll be right back.